Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przyjechaliśmy dzisiaj do Gdańska na ulicę Kapinowska 25. To Gdańska, to jest dzielnica chyba Łostowice, tak? Łostowice, a przyjechaliśmy do firmy. Ona się nazywa, ja teraz pokażę tam jest jej napis, Genevet, ale czytamy to po angielsku Genevet. I tutaj są przed nami, na pierwszym planie jest pan Kasjan, pan Piotr Słomka i kolega Tomasz. Wszyscy ci panowie zajmują się tutaj szeroko pojętym sportem gołębiarskim, między innymi, nie tylko, zaraz nam dokładnie powiedzą, a produkują tutaj między innymi ta firma takie preparaty dla gołębi. Tu mamy je z jednej i z drugiej strony, ja tylko powiem, że ich nie jest za dużo, jest tutaj tylko 6 sztuk, o nich później powiemy, ale przede wszystkim się zajmują tutaj badaniami gołębi. Badaniami, tak jak mamy tu napisane, badaniami genetycznymi, ale nie tylko. Ale o tym może ja już oddam głos może tutaj koledze Kasjanowi, on nam powie, czym się tutaj wasza firma, to laboratorium zajmuje. Samo laboratorium zajmuje się szeroko pojętą genetyką i badaniami genetycznymi wszystkiego tego, co możemy wyczytać sobie z DNA, RNA. Po pierwsze, przede wszystkim robimy badania, które badają nam pokrewieństwo i pochodzenie osobników, gołębi, ale też różnych innych zwierząt, psów, kotów. Polega to na tym, że jeżeli mamy rodziców i potomków, jesteśmy w stanie przypisać, potwierdzić certyfikatem, że dany osobnik jest faktycznie, pochodzi z dzieckiem danych rodziców. Co jest istotne, szczególnie dla hodowców, żeby właśnie taki certyfikat posiadać. Z drugiej strony prowadzimy różnego rodzaju badania pod kątem infekcji tego, co dotyka, czy gołębie, czy inne zwierzęta, ale właśnie jeżeli mamy jakieś objawy chorobowe, no to żeby nie działać w ciemno, to my badamy je pod kątem obecności różnego rodzaju bakterii, wirusów. Taki wynik powoduje potem wdrożenie właściwego leczenia, więc wtedy nie musimy ślepo robić różnego rodzaju kuracji, obciążać organizm gołębia w niepotrzebny sposób. Tutaj też jeszcze u was w firmie, bo nie przedstawiłeś jeszcze tutaj ty, czym tutaj się na przykład kolega Piotr zajmuje tutaj. Jestem hodowcą z oddziału Sochaczew. Wspólnie z kolegami stworzyliśmy grupę... Taką linię preparatów dla gołębi, widzę, tak? Tak. Tutaj całym przedsiębiorcą jest akurat kolega, można powiedzieć, Tomasz. To czyli nie przedstawił Kasjan go nawet, czym się zajmuje. No dobrze. No to może Tomkowi oddamy głos, a Tomek powie tutaj. Tak, bardzo dziękuję. Witam wszystkich serdecznie, zwłaszcza hodowców i hodowczynie. Nazywam się Tomasz Krystosiak. Właśnie wspólnie z kolegami Kasjanem Szymiako i Piotrem Słomką zrobiliśmy taką specjalną linię, wymyśliliśmy naszą polską markę bardzo dobrych preparatów dla gołębi. One mają składy naturalne, nie są na bazie jakichś różnych chemicznych komponentów robione i uważamy, że o te preparaty pomogą naszym polskim hodowcom, jak i zagranicznym, osiągać lepsze rezultaty. Tutaj jeszcze, przepraszam, się wtrącę, bo mówimy o stworzyliście linii, ale nie powiedzieliśmy najważniejszego. Ta linia się nazywa, tutaj popatrzmy, Quick Winners. Quick Winners. I tutaj, to mówię, mamy 6 preparatów i te preparaty... W wolnym tłumaczeniu znaczy szybcy zwycięzcy, tak? Tak. No, żeby hodowcy mieli taką motywację do stosowania ich, no i osiągania dobrych wyników. I co ciekawe, ja widzę już tutaj na opakowaniu, że bardzo fajnie, bo nazywają się tak prosto regeneracja, ochrona, ładowanie, wzmocnienie 1, wzmocnienie 2 i białko. Ale o tych preparatach nam powiedzą, tutaj może jeszcze później nam powie więcej Piotr, co? Bo ty je stosujesz u siebie, tak? Tak, stosuję. No, to powiesz nam więcej, ale powiedzmy, przepraszam, tu przerwę, powiedzmy jeszcze o tych badaniach jeszcze, bo co ciekawe, tutaj laboratorium już sobie wcześniej oglądaliśmy, pokażemy za chwilę też, co się składa na to laboratorium. Powiedzmy jeszcze, jak wygląda tutaj takie badanie, w sensie jak to jest, że, bo my mamy się, często spotykamy, jeżdżą przedstawiciele innych firm, które też badają gołębie. Jak to u was wygląda? Trzeba gołębi tu przywieźć, czy wy do nich jeździcie? No, przede wszystkim jeździmy, dlatego że też lubimy mieć kontakt z naszymi klientami, hodowcami, też jesteśmy w stanie im podpowiedzieć. Bazujemy na takich relacjach też międzyludzkich i wtedy bardzo fajnie też ta współpraca się układa. W przypadku profili DNA, czyli tego badania pokrewieństwa, jest to bardzo istotne, że my jako laboratorium mamy pełną kontrolę nad tym, że dana próbka pochodzi od danego zwierzęcia, w przypadku gołębia, danego gołębia. Czyli sami musicie pobrać. Sami musimy pobrać, bądź też nadzorować, bo to technicznie pobranie, no to my przede wszystkim pobieramy
tutaj próbkę krwi, krople krwi. Więc tutaj kwestią jest przede wszystkim utożsamienie danej próbki z numerem obrączki, danym gołębiem, że faktycznie ta dana próbka, którą przeanalizujemy. Czyli nie ma czegoś takiego, że pióro jakieś macie i na podstawie tego pióra wykonujecie badanie. Absolutnie tego nie. Znaczy, takie badanie możemy sobie robić, jeżeli ktoś jest ciekawy jakichś wyników, ale na podstawie tego nie wydajemy żadnych certyfikatów. Bo oczywiście możemy sobie zbadać wszystko, ale jeżeli mówimy o certyfikacji i faktycznie profesjonalnym podejściu do tematu i budowaniu wiarygodności, bo zależy nam na tym, żeby faktycznie certyfikat GenVetu miał renomę i markę taką, że jeżeli ktoś się nim legitymuje, to ten, kto obcuje z tym certyfikatem, ma pewność, że faktycznie jest to to, co potwierdza. Rozumiem, dobrze. Teraz tak, wygląda to w ten sposób. Do Was trzeba zadzwonić, przyjeżdżacie. Teraz o kosztach możemy porozmawiać też, czy nie? Ile taka próbka kosztuje, takie badanie jednego gołębia? Cena detaliczna jest to 180 zł. W tej cenie zawiera się pobranie materiału, zawiera się całe badanie i też wydanie certyfikatu. Co istotne, pewnie jak będziemy w laboratorium, będziemy mogli pokazać przykładowe takie certyfikaty. Ten certyfikat ma wszystkie potrzebne i niezbędne informacje. Jest też, zawiera hologram, zawiera swój numer. W przyszłości też już teraz budujemy bazę taką, którą będziemy w stanie online po numerze certyfikatu i numerze obrączki sprawdzić wiarygodność tego certyfikatu, że faktycznie go wydaliśmy. Zabezpieczamy się przed różnymi rodzajami fałszerstwami w ten sposób. Więc to jest ten certyfikat. Cała obsługa plus wynik, który podajemy, jeżeli mówimy o certyfikacie, podajemy precyzyjny wynik badania genetycznego. My nie mówimy tylko o tym, że to jest zgodność czy niezgodność. My faktycznie pokazujemy, jakie geny i jakie są u danego gołębia. Więc jeżeli ktoś ma taki wynik, to faktycznie ma kompleksową informację i z tym gołębiem jest w stanie zrobić. Czy pod kątem tych genów takich popularnych, co się też patrzy, geny szybkościowe, jak to się potocznie mówi, też robicie takie badania? Robimy takie badania, no szczególnie jeżeli faktycznie ktoś tutaj jest nastawiony i przekonany do tego, bo też tutaj mamy różne obozy, tak? Jedne obozy mówią, to ma znaczenie, inne obozy mówią, że nie ma znaczenia. My od strony laboratorium oczywiście takie badania robimy. No i też prowadzimy swoje, bo tak jak tutaj mówimy o preparatach, to tutaj współpracujemy już ładnych parę lat. I to też nie było tak od początku, że wszystko wow zrobiliśmy. Tutaj Piotr bardzo krytycznie podchodził do tematu, co chwilę jakieś poprawki, to nie takie, to nie taka formulacja. To się nie rozpuszcza, a to za dużo tego muszę dać, a tego za mało, a tu taki efekt nie do końca o to mi chodziło, więc to też nie jest tak, że to jest zrobione i już teraz jesteśmy na rynku, tylko to faktycznie ileś lat testowaliśmy. Mamy to potwierdzone różnego rodzaju wynikami właśnie personalnymi i sukcesami i teraz jesteśmy gotowi, żeby faktycznie to pokazać światu. A macie taki plan notowania, Piotr, pracowałeś im taki plan notowania na bazie tych produktów? Tak, jest plan notowy do każdego pakietu, czy do każdego produktu będzie dawany. Strona internetowa to jest ta właśnie quickwinners, tak? .pl, także sobie można wejść, na pewno tam jest wszystko, informacje o tym. Ale wróćmy jeszcze tutaj, bo to laboratorium, które będziemy za chwilę pokazywać, zajmuje się takimi jeszcze ciekawymi badaniami, które chyba wy tylko w Polsce robicie, bo kiedy byliśmy tutaj w innych laboratoriach różnych, to często jest tak, że kiedy zrobimy jakiś wymaz, pobierzemy od gołębi, czy to z kloaki, czy z wola, czy jakieś nawet z tej krwi weźmiemy, to tam na przykład, jeżeli chcemy sprawdzić, jakie ma bakterie na przykład, to robimy klasycznie, że podłoże dajemy na agarze i one tam rosną sobie i czekamy na wynik kilkanaście godzin, czy tam dni nawet. Natomiast wy macie inne trochę podejście do tego tematu, tak? My mamy tak, brudnolotnie mówiąc, metody molekularne i oczywiście zaraz już biegnę z tłumaczeniem, co to oznacza. To oznacza, że my nie musimy tego, co nam powoduje jakąś chorobę, tego naszego zarazka, wyhodować. Po pierwsze, czasami w ogóle go nie możemy wyhodować, bo na przykład takie wirusy, czy też są różne bakterie, które nie są hodowane. Nie możemy ich położyć sobie na agar i po prostu mieć wyhodowane bakterie. Z drugiej strony, jeżeli robimy to taką metodą, to raz, musimy czekać, aż one wyrosną. Dwa, one wyglądają bardzo podobnie, więc musimy potem dokonywać różnych analiz podłóż selekcyjnych, mikroskopy, różne inne rzeczy. Bardzo jest to podatne na błąd ludzki również. My bazujemy, tak samo jak w przypadku profili, my bazujemy na badaniu DNA bądź RNA, jeżeli to są różne wirusy, które mają RNA, czyli na kwasach nukleinowych, na czymś, co jest indywidualne, co jest niepodrawialne, co jest specyficzne do danego gatunku. Czyli wy po prostu nie czekacie na ten efekt tego działania bakterii czy wirusa, tylko po prostu sami na podstawie tej analizy fizykochemicznej, tego co to jest, tak? To jest tak. Myślę, że w przypadku pandemii dosyć się wyedukowaliśmy, jeżeli chodzi o metody molekularne, bo myślę, że już teraz wymaz, czy metoda PCR
jest znana, bo w mediach pojawiała się wielokrotnie. I to są właśnie metody, które my stosujemy również do określania tych zarazków, które tutaj trafią nasze gołębie. Czyli na przykład jak wirusy mamy teraz, jest ciężko, bo wiemy na te bakteryjne, to po prostu jest badanie dość popularne, to wiele osób robi. Natomiast takie badanie pod kątem wirusów też robicie, że na przykład określacie. Jeżeli ma, to wygląda tak, że mogę padniętego na przykład gołębia wam przysłać, a wy zobaczycie, co mu było? Materiał może być różny. W zależności od tego, jaki materiał pobierzemy, tak też interpretujemy wynik i to z nim robimy. Czy też to jest posekcyjny materiał, czy to jest po prostu wymaz, który mamy na bieżąco. Wynik i przygotowanie próbki to już jest metodologia laboratorium. My sobie po prostu to, co my musimy zrobić, to z danej próbki, którą my mamy, po prostu oczyścić materiał do badania, czyli wyizolować to RNA bądź to DNA całkowite i wtedy naszą metodologią, też odczynniki, które stosujemy, opracowywane są przez nas, w naszym laboratorium. Mamy też przyszykowane bardzo fajne mobilne laboratorium, które też zaprezentujemy. Ono jest w fazie tutaj przygotowywania i myślę, że to będzie dla Państwa bardzo ciekawe. Więc potem po wyizolowaniu takiego materiału na naszych odczynnikach uruchamiamy maszynę. Maszyna pracuje i po godzinie daje nam wynik, co to jest za wirus, co to jest za bakteria, nie ma wątpliwości, nie musimy tego hodować. Czułości tego są takie, że jesteśmy w stanie wykryć pojedyncze kopie wirusa w naszym materiale. A wtedy ta bakteria, którą wyhodujecie, na przykład już wiecie, że to jest dana, to od razu też weterynarz na podstawie tego waszego badania może zalecić od razu, oczywiście, bez takiego wcześniejszego antybiogramu robienia, być może zalecić kurację, tak? Jest tak, że pierwsza w ogóle linia to jest taka bakteria bądź wirus. No bo wiemy, że na wirusy antybiotyki nam nie zadziałają. Czasami objawy są podobne, albo się nakładają, bo na przykład jest i infekcja bakteryjna, i wirusowa. Więc my rozkładamy to, co jest w tej naszej próbce, na czynniki pierwsze i dajemy informację szczegółową. Są takie bakterie, takie wirusy. Czy to jest materiał do już doświadczenia weterynarza, do tego, jakie on ma metody leczenia, co zastosować, w jakich dawkach, jak długo, a co więcej, po kuracji my możemy wykonać to badanie ponownie i zobaczyć. Bo my jesteśmy w stanie tą metodą ilościowo określić, czyli my wiemy, czy ta infekcja ustępuje, czy ona jest na nie to tylko czy jest, tylko po prostu jaka jest jej nagromadzenie, na przykład bakterii tego jeżeli typu, tak? Jeżeli historię na przykład i robimy szereg próbek w czasie, to my wiemy, czy ta praca działa, czy nie. Jesteśmy w stanie od razu zareagować i albo ją zmienić, albo kontynuować. Tutaj właśnie jak rozmawialiśmy, jeszcze chodziliśmy po laboratoriach, przejdziemy tam też pokazać, ale to jak już a propos, co Kasjan mówi, to może teraz oddam głos koledze Tomaszowi, bo on będzie nam powie więcej o tych produktach, ale to jest ciekawe, bo wy nie korzystacie z żadnej firmy zewnętrznej przy produkcji komponentów do tych preparatów, które są, tylko z tego co rozmawialiśmy, to nawet bakterie, które macie w probiotyku, to są u was tutaj w Kapinoska 25 w tym obiekcie wyhodowane, tak? Tak, dokładnie, zgadza się. Tutaj, jak ktoś mówi, kilka lat temu, jak poznaliśmy się, postanowiliśmy... Znaczy wy się poznaliście z Kasjanem, tak? Poznaliśmy się z Kasjanem, no to był... Na trzeźwo? No powiedzmy, to była taka imprezka luźna, to były targi w Warszawie, 2018 rok, tak? Gołębi? No akurat nie gołębi, innej dziedziny, tak, ale zbliżonej tutaj do tych naszych preparatów. I wtedy podjęliśmy taką decyzję podczas takich luźnych rozmów. Deklaracja padła, że spróbujemy stworzyć naprawdę silną polską markę bardzo dobrych preparatów. Nie będzie ich dużo, będzie ich kilka, ale będą naprawdę porządnej jakości. No i zaczęliśmy pracę nad tym, tak? Niestety pandemia pokrzyżowała troszeczkę plany, bo firma Genevet poszła troszeczkę w badania. Domyślam się, że laboratoria, te sprawy mobilne tak pewnie. I to trochę upadło, ale na początku powstały takie preparaty jak tutaj ochrona, pierwszym preparatem była, to jest tak zwany probiotyk, tak? I właśnie to tutaj wspomniałeś o tym wyhodowaniu bakterii. Przebadaliśmy sporo preparatów, okazało się, że no nie są satysfakcjonujące dla nas jako hodowców. Więc postanowiliśmy tutaj przy pomocy Kasjana wyprodukować własny szczep bakterii, który będzie zadowalał nas i dawał odpowiednie efekty po jego zastosowaniu. I żeby był po prostu żywotny, żeby działał, żeby ten preparat był naprawdę aktywny. No i tak jest, tak? I to jest ten właśnie ochrona, to jest probiotyk. Tak, to jest ochrona, pierwszy produkt, probiotyk. Następnym było białeczko, tak? Też fajny preparat. Niebawem będziemy na naszym kanale YouTube nagrywać materiały o poszczególnych naszych produktach. No i wtedy będzie to szerzej omówione. Białeczko ma 97% zawartości białka plus aminokwasy plus witaminy. To jest wszystko, co jest niezbędne, czy w chowie, przy rozrodzie,
czy podczas trudnych lotów przy regeneracji gołębi. Kolejnym preparatem tutaj naszym było regeneracja. To jest takie jakby połączenie tych dwóch preparatów. To też ma probiotyk w sobie? Nie, akurat nie, ale no praktycznie działanie jest zbliżone. Takie bardzo mocne uderzenie białkowo-witaminowe, żeby po prostu postawić gołębia po locie na nogi. No jak ta pandemia się skończyła, szukaliśmy, jak to się mówi, kolegów do testu, bo ja sam taki jeden hodowca to nie za wiele może przetestować. A właśnie, przepraszam, że nie zapytałem, gdzie ty lotujesz, czy nie lotujesz? Znaczy, no, ja... Czy tylko trzymasz gołębie? Na działkach, coś gdzieś tego? Nie? No coś takiego było, tak. Lotowałem w oddziale 0384 Łomża, teraz przenoszę się do Warszawy. Zobaczymy, jak to będzie. W Łomży tam lotuje Tadek Mocarski. Tak, nasz mistrz, jedyny jak do tej pory mistrz polski. Tak. No i tutaj właśnie nawiązaliśmy współpracę z Piotrem, jeszcze z kilkoma hodowcami, którzy po prostu pomogli nam dołożyć jakieś swoje spostrzeżenia i sugestie co do powstawania tych produktów. Właśnie na bazie współpracy z Piotrem powstały tutaj takie preparaty jak wzmocnienie 1, wzmocnienie 2 i ładowanie. Ładowanie 1. Tak. Czy domyślam, że ładowanie 2 macie też, czy nie? Tak, jak przyjdziemy na górę, właśnie będzie tam też mowa o tym, jak ten właśnie preparat powstaje, bo jest podczas analiz. No to będzie taki miks olejów energetycznych z lecytyną, tak? No i to będzie, i można go... Te preparaty są w proszku wszystkie. Te są w proszku, ale można je łączyć i na wodę, i na karmę, także jak kto woli, tak może jest stosować. Czy zalecacie jakieś tam jogurty stosować, jakieś takie maślaneczki, coś? Nie, no w tym kierunku akurat nie idziemy, ale to mówię, więcej będziemy pokazywać. Na filmach wtedy. Jak my to stosujemy, dobrze. Bo każdy z nas ma inną metodę zastosowania tych produktów. Piotr woli na wodę, ja wolę na karmę, no a efekty to hodowcy sobie porównają, jak sami to będą. To opakowanie liczy, ile to większe? Pół kilograma? To jest po pół kilograma. To małe ma 200 gramów, widzę. Rozumiem. 300 gram, te są po 300, pół kilograma. 200. To jest 200, także to zależy jaki jest ciężar po prostu nośników. Tak? Na stronie internetowej pewnie ceny tych produktów możemy też zobaczyć. Czy nie chcecie mówić teraz? Nie. No to ile takie kosztuje? Na stronie kuchniner.pl, tam można sobie wszystkich preparatów ceny sprawdzić, zamówić, na wypróbować. Wyprowadzicie sprzedaż wysyłkową tego. Tak, wyprowadzimy sprzedaż wysyłkową. Może jakieś sklepy się zainteresują do współpracy, to na pewno będziecie też zainteresowani. Tak. Dobrze. Czy coś jeszcze możemy teraz tutaj dodać, nim przejdziemy do sprawdzenia, jak wyglądają, pokazania, jak wyglądają ta część laboratoryjna? No myślę, żebyśmy mogli już... Już przyjść. Czyli na razie dziękujemy i zachęcamy do zobaczenia kolejnej odsłony z firmą Genevet i pokażemy i jak powstają te produkty, gdzie i pokażemy też jeszcze, jak wygląda zaplecze laboratoryjne do tych wszystkich badań, o których mówił kolega Kasjan. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.